Dowiedziałem się o tym w takich okolicznościach 9 grudnia. Skontaktował się ze mną pan Radosław Sikorski, mój przyjaciel, i informując, że ma wiedzę, iż ta jednostka prowadzi badania nad Pegasusem również w Polsce. Stwierdzono cały szereg przypadków występowania infekcji tym programem na terenie Polski. Sikorski, ponieważ posługuje się telefonem iPhone'em, zasugerował, abym skontaktował się z Citizen Lab. Pismo i to pismo również wysłał do pana John Scotta Eltona. Tego samego dnia wieczorem skontaktowałem się z panem Johnem Scottem Eltonem, informując go, że jestem zainteresowany badaniem mojego telefonu. To badanie nastąpiło chyba dwa dni później i otrzymałem wstępną informację co do tego, że mój telefon był zainfekowany, a później otrzymałem już raport, który Wysoka Komisja mogę dzisiaj udostępnić. Jest mój aplikant, zdaje się, gdzieś tam w pobliżu takiej komisji. Ten raport. Również otrzymałem informacje odnośnie dat infekcji i te daty zostały określone przez Citizen Lab na od 5 września 2019 roku do początku grudnia tegoż roku 2019.